Dobra, słuchajcie, na początku robimy test rozciągliwości mięśnia srogowego po to, żeby zobaczyć, czy w ogóle warto pracować, a drugie, jeśli chodzi o nasz kurs, to po to, z którą nogą pracować, żeby się nie bardzo popsuć i żeby zrobić sobie dobry balans, a nie się prowadzi trochę dysbalansu. Ok, i teraz tak, pacjent leży sobie na brzuchu, oczywiście ręce wzdłuż tułowia byłby fajnie, głowa na boczek, na kudę mu wygodniej. Jedną ręką stabilizuje się kość krzyżową, aczkolwiek umówmy się, to nie będzie jakaś super precyzyjna stabilizacja, nie da się zrobić. Za chwilę zrobimy sobie drugi test rozciągliwości po to, żeby był idealny i żeby po prostu kręgosłup nam nie drgnął, żeby nie skompensował tego ruchu, ponieważ razem z zgięciem kolana, jak sobie bierzemy cały ruch tkankowy mięśnia czworogowego uda, to jeżeli tam będzie trochę za ciasno, trochę będzie napięty, zablokowany w skróceniu, to później będzie szła nam miednica do przodu pochylenia i kość krzyżowa do nutacji. Zgadza się? Mhm. Ok, więc my ogólnie przez tą rękę będziemy chcieli poczuć, czy w ogóle ta miednica zachodzi jakiś ruch w niej. Więc jak zachodzi, to znaczy, że wybrałem cały luz mięśnia czworogowego uda i w zależności od tego, jaka duża jest przestrzeń, od pośladka do pięty, bo fajnie byłoby, gdybyście mieli taki zakres ruchu, że po prostu piętą pacjent dotyka do pośladka. Byłoby super. Dobra? I dla większości osób ten test wystarczy. Także nie będzie trzeba jakoś komplikować, ale zrobimy sobie jeszcze taki trochę urozmaicony. Ok. Kolana między naszowości bioder. Stabilizacja. Idę. Tu już zaczyna, czuję, że wybrałem ustankowy, że jest inny opór. Skończył się opór mięśniowy. Idę. Tu już zaczyna się cokolwiek dziać z kością krzyżową. Idzie ona do przodu pokolenia. Ok. I jednak warto było pracować sobie z tą stroną. Ok. Sprawdźmy drugą nogę. No, tu jest lepiej. Miększy opór czuję z tej strony. Więc jakbym miał pracować z jakąkolwiek kończyną, to oczywiście wybrałem tutaj prawą do pracy. Natomiast to i tak jest pozycja, gdzie nie jest do końca ustabilizowany kręgosłup lędźwiowy. Mogę zrobić sobie to w ten sposób, że poproszę pacjenta, żeby się przesunął maksymalnie do boku. Maksymalnie do boku. Ok. Ta noga zjeżdża za stół. Idzie do przodu. Ja sobie jeszcze tutaj przystabilizuję. Często proszę pacjenta, żeby podniósł piętę do góry. Ok. Wtedy jestem bardzo blisko niego. Starajcie się stanąć bokiem do pacjenta. Dobra? Nie? Tak jest ok. Potem pacjenci będą mówili, że zrobił to spokojnie, spoko, bardzo fajnie, ale jakieś takie zboczone po drugim. I dziwne ustawienie. Nie chcemy tego, chcemy, żebyśmy my się czuli komfortowo, pacjent czuł się komfortowo, więc stajemy sobie boczkiem. Dobra? Ok, stabilizacja i teraz nic nie drgnie tutaj. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tam było mięciutko. Czujesz ciągnięcie jakieś delikatne? Delikatne. Subtelne ciągnięcie na przedziu uda? Ok, dobra. Na boku. Natomiast to była lepsza noga. Zobaczmy sobie drugą nogę. Noga blisko stołu. Trochę do przodu jeszcze. Ok, pięta do góry. Dobra, staję sobie boczkiem. Stabilizacja. No i tu już jest twardo. W sumie jest podobnie w miarę, nie? Więc ciężko wiedzieć. Ok, dobra, połóż się na... Jak wolisz. Na początku. Słuchajcie, kiedy w ogóle będzie pracować mięsień czworogowy uda? Wtedy, kiedy miednica będzie w przodopochyleniu, tak? Mięsień prosty uda. Teraz z tego przyczepu na kolec biodrowy przedni dolny będzie ciągnął na miednicę do przodopochylenia, więc stosunkowo często dużo osób ma problem z tym. Kiedy jeszcze? To jakby konsekwencja tego, tak? Przodopochylenie miednicy, konsekwencja przodopochylenia miednicy jest pogłębiona lordoza lędźwiowa. Przepust kolana? W ogóle, jeśli są jakiekolwiek problemy z kolanem, to pierwszą rzeczą, która powinna się rzucać, to jest nie jakieś tam problemy stawowe, tylko problemy mięśniowe, a mięsień czworogowy uda to jest główny mięsień, który prostuje staw kolanowy i w ogóle stabilizuje staw kolanowy i robi jeszcze kilka fajnych rzeczy z stawem kolanowym. Więc jak ktoś ma problem z kolanem, to może dysbalans kolana. Może napięcie głowy przyśrodkowej jest dużo większe niż głowy bocznej, albo na przykład głowy przyśrodkowej względem pasa piszczelowego. Więc to powinnam się od razu rzucać. Praca z kolanem to jest bardzo często praca z mięśniem czworogłowym uda. Ok. To takie główne rzeczy, no? Jakby kolano, plus oczywiście ruchomość biodra. Ok. Dobra, słuchajcie, zróbcie sobie na razie ten test rozciągliwości, jedną stronę, drugą stronę.
i właśnie stabilizacja z jednej strony, z drugiej strony, żeby zobaczyć, jaka jest różnica, żeby dobrze tego pacjenta ułożyć i za chwilę sobie jeszcze pogadamy i pracujmy teraz, dobra? Dobra, słuchajcie, mamy tak, mamy ograniczenie ruchu, jeśli chodzi o nogę lewą. I teraz tak, jeżeli macie pacjentów, którzy mają rzeczywiście duży problem, to możecie zacząć sobie od rozróżnienia poziomu pionowego. Powtórka, robiliśmy, szukamy sobie najgorszego miejsca. Oczywiście im bliżej kolana będzie łatwiej to złapać, a też będziecie mieli wpływ na więcej głów miesiąca rogowego. Dobra, odciągamy, sprawdzamy przesuwalność góra-dół. Do dołu gorzej, rotacja, w lewo gorzej, trzymam, czekam. Mega duże napięcie, to warto zrobić. Przyjdzie do Was ktoś na przykład po unieruchomieniu długim, no to będzie dobra pozycja, bo spotkaliście się już na pewno z tym, że jak ktoś przyszedł po operacji, długo to nogą nie ruszał, czy to jakimś opatrunku gipsowym, czy jakimś stabilizatorze, to co się dzieje z tkanką łączną w ogóle? W ogóle zero ruchomości, nie? Kładziecie sobie nogę na kolanie i nie ma przesuwalności w żadną stronę, więc wtedy to będzie dobry pomysł, aczkolwiek jak dzisiaj będziemy robili kolano, to sobie pogadamy o tych sytuacjach, kiedy będziemy mieli pacjenta właśnie z takim problemem długiego unieruchomienia, co się niestety często zdarza, pomimo że nie było złamanie. Ok, jak już sobie zrobimy, to możemy popracować po prostu, na razie bez żadnego ruchu czynnego, bezbiernego, w normalnym ułożeniu. To jest dobra pozycja, dlatego że macie częściowo rozciągnięty przód uda, część proksymalną, częściowo dystalną. Możemy sobie tak zacząć. Oczywiście sprawdzam. Przesuwamy, w którą jest gorsza, w kierunku uda trochę gorzej i zaczynam pracę, nie? Słuchajcie, spokojnie tutaj dorzucajcie sporo ciężaru swojego ciała, dlatego że no, olbrzymi mięsień. Nie, więc tych centymetrów do przejścia tutaj będzie sporo. Jak będziecie sobie go palpować, to też weźcie pod uwagę, że tu jest jeszcze krawędzi, który przebiega w dość charakterystyczny sposób. Tak? Od kolca drobnego przedniego górnego po skosie do przyśrodkowej strony podudzia. Jakby coś Wam nie pasowało do końca włókna mięśniowego. Tam jeszcze coś takiego jest. I tutaj staramy się dojść do więzadła pachwinowego. Na samym więzadle będziemy mieli inne techniki, fajniejsze trochę, więc nie musicie jakby iść do samego przyczepu odcinkowego, czyli do kolca biodrowego przedniego dolnego. Dobra. Zaczynamy sobie od samej podstawy rzepki. Czworogłowym też warto pracować, jeżeli macie takich pacjentów, którzy mówią, że ogólnie raczej chondromalacja, może być dlatego, że wiemy, że tam już jest większa kompresja w stawie rzepkowo-udowym i trzeba trochę dać luzu. I te osoby mają problem w sytuacji, kiedy kolano jest zgięte i jest większa siła nacisku rzepki na kość udową. W porządku jest? Delikatne rozcinanie? Bardzo subtelne. Bardzo subtelne. Mega. Słuchajcie, teraz tak. Ułożymy sobie pacjenta pod kątem tego, z którą częścią tego mięśnia chcecie pracować. Jeżeli chcecie pracować z częścią dystalną, super opcja, maksymalne zgięcie, które jest niebolesne dla pacjenta. I teraz pracujecie od rzepki, od podstawy rzepki, w stronę uda, ale niedaleko, dlatego że to techniki mi się już jakby były. Więc pracuję sobie maksymalnie 5 cm, 10 cm i wybieracie sobie miejsce, które jest gorsze. Patrzę, sobie siadam, tutaj stabilizuję tą nogę poprzez taką pozycję i sprawdzam sobie, gdzie jest gorzej. Czy ja będę bardziej pracował dłubą środkową, pośrednią, czy boczną, nie? Która jest gorsza. Środek czuję, że największa restrykcja. Szukam podstawy rzepki, wklejam się, palce skierowane do uda. Dobry kąt 45 stopni, łokcie szeroko, żeby nie siłować się z klatki piersiowej. W porządku? No, na krótkiej drodze, 5 cm, żeby to... O, tutaj coś się dzieje, nie? Jak będziecie rzeczywiście mieli pacjenta z takimi problemami, na przykład kolano skoczka, spotkaliście się kiedyś? Mhm. No, osób, które traktują takie, że tak powiem, skoczne dyscypliny, może się z tym spotkać, to wtedy atlas i sumienne opracowanie wszystkich przegród. Nie tylko oddzielenie czworogłowego od przewodzicieli, to co już dzisiaj robiliśmy, i oddzielenie czworogłowego od grupy kulszowo-goniowej,
co jest możliwe po bocznej stronie, z tym, że tutaj trzeba na początku popracować z pasmem. Jak będzie pasmo napięte, to niestety nie wyjdziecie głębiej. Więc pracujemy z pasmem. Dzisiaj już Maciek mówi, że pracujemy z pasmem, to pracujemy z naprężaczem i z pośladem wcześniej. Pasmo nam się rozluźnia. Trochę pracujemy przytłumieniem na nim, delikatnie, żeby popracować z mechanoreceptorami, żeby dać impuls ciału, żeby coś tam się rozluźniło, bo fizycznie rozciągnąć będzie go ciężko. A następnie pracujemy z przegrodami wszystkimi, no nie? Cztery głowy, więc tych przegród trochę będzie. Dobra, zrobiliśmy sobie ten przyczep do rzepki. Teraz pracujemy sobie w pozycji rozciągnięcia części proksymalnej. Teraz tak, usiądź sobie tutaj. Tak, pacjent musi trochę przesunąć się, żeby mógł ewentualnie później... Nie, no tak było wcześniej dobrze. Tak, żebyśmy mogli pracować z ruchem. I teraz tak, pracujemy sobie z tą nogą. Połóż się na plecki powoli. Ok. Tą nogę układam w ten sposób, po to, żeby wypłaszczyć lordozę lędźwiową. Jeżeli ona nie jest wypłaszczona i cały czas, ktoś jeszcze mówi, że pokłuje gdzieś tam, tak coś się dzieje, to możecie poprosić go, żeby przyciągnął sobie nogę do klatki piersiowej. Trzymaj. Wtedy macie rozciągnięte tutaj to udo i możecie pracować. No i niestety jednak musisz jeszcze trochę wysunąć. Super, dobra, ok. I macie bardzo fajnie rozciągnięty część, macie fajnie rozciągniętą część proksymalną. I teraz tak, możecie pracować neutralnie, nic nie robicie, bo już jest częściowo rozciągnięte. Możecie zwiększyć rozciągnięcie poprzez swoją nogę. Tak, i pracuję na jeszcze bardziej rozciągnięte. W porządku? Czy jest trochę intensywniej niż wcześniej? Troszeczkę. Moglibyście robić ruch bierny, ale tutaj trzeba dźwigać po dudzie i nie jest to jakoś super wygodna pozycja, więc może po prostu darujemy sobie, ale ruch czynny jak najbardziej. Pacjent maksymalnie prostuje kolano, przyciąga palce do siebie. Wy się fajnie wklejacie w tkankę, wybierać ustępkowy. Możecie od podstawy rzepki do wyzna pachnionowego i delikatne zgięcie. Powolutku. Puszczasz palce i powolutku zginamy staw kolanowy. Angażuje antagonistów, przez co impuls do szwrogłupu szwrogłowego idzie, żeby się rozluźnił. W porządku? I do więzadła pachwinowego biegną. Widzę, że im wyżej, tym więcej napięcia tutaj mamy, więc skupiliśmy się w ten sposób. Jeżeli chcielibyście na przykład popracować, jak tutaj już rozmawialiśmy, że jakieś tam problemy ze stawem biodrowym są delikatne, to możecie popracować trakcyjnie, tak? Czyli pracuję sobie w stronę stawu kolanowego po to, żeby jeszcze odciągnąć trochę tutaj, postarać się głowę kości udowej od panewki. Więc wklejacie się maksymalnie wysoko, tuż pod więzadłem pachwinowym, wybieram luz, czy tak jest trochę lepiej? Bardziej boli. Ale to jest ból ściągnięcia? Tak. Okej. Okay. Słuchajcie, musi zawsze się pytać pacjentów, jeżeli oni mówią, że jest to intensywne, to pytać, czy to jest ból kłujący, gdzieś tam promieniujący, rozchodzący się, takiego bólu nie chcemy. Natomiast jeżeli to będzie ból ściągnięcia, bardzo fajnie, że jest ten ból ściągnięcia, natomiast ewentualnie zmniejszamy trochę intensywność. Takie ciągnięcie nam jest potrzebne. A jeżeli jeszcze ktoś powie, że jest takie ciągnięcie bardzo głęboko wewnątrz, super opcja, tylko wtedy musicie po prostu ustalić sobie z pacjentem jakąś skalę, żeby to było komfortowe, no nie? Żeby się nie napinał podczas pracy, bo to bez sensu nasza robota będzie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, więc teraz sobie tak. Zrobicie nogę, która jest gorsza. Okej? Okay? I zrobimy sobie wszystko po kolei. I dorzucimy sobie jeszcze jedną rzecz. Dorzucimy sobie pracę z samym przyczepem do kości piszczelowej. Mieszania sorogowego. Puszcz na plec na chwilkę. Czyli tak, na początku robimy ogólne techniki. Później pracujemy sobie z przyczepem dystalnym, później z pozycją przyczepem proksymalnym. Jakby się okazało, że jest dużo napięć, to poszukajcie przegód pomiędzy poszczególnymi głowami i postaracie to rozpracować. A na samym końcu popracujemy sobie jeszcze z, jeszcze raz dla przypomnienia, z przegrodą czworogłowy przewodziciele. I zaraz Wam pokażę właśnie, jak sobie pracować z tą czworogłową grupą poszczególniową, bo już pasmo rozluźniliśmy częściowo. Zgadza się? Dobra. Ok, słuchajcie, jeśli chodzi o ten przyczep końcowy, robimy sobie to na rozciągnięciu. Tu mamy rozciągnięty przyczep mięśnia szczegółowego do kości piszczelowej, do guzowatości kości piszczelowej, same wizna do rzepki. Stabilizujemy stawę przez swoje kolano.
Druga sprawa, szukamy guzowatości kości piszczelowej. Jest. Idziemy. Tak samo w przypadku przyczepu grupy kuszy do guza kurszowego. Przesuwamy się centymetr nad. Jesteśmy na ścięgnie. Technika. Trzeci palec na drugi. OK. Szukam sobie krawędzi przyśrodkowej tego więzadła i przetaczam się po całym więzadle. Klik. Klik. Przepraszam, po ścięgnie, że chcę. Klik. 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 Staracie się robić to całym barkiem, ewentualnie nawet swoim ciałem. Jak wam niewygodnie, to możecie zrobić to w ten sposób. Wtedy stabilizujecie bardzo pewnym chwytem kolano i ruszamy. Raz, dwa. Tylko to jest praca, jak już rzeczywiście czujecie duże napięcie w obrębie samej rzepki. Dobra, więc robimy wszystko w takiej kolejności i robimy po prostu super opcje, tak żebyście widzieli maksymalną zmianę, jeśli chodzi o przód uda, dobra? W tym teście rozciągliwości. OK. Dziękuję. Za uruchomienie kolana. Musisz tylko zmienić kolana. Ultra opcje. Ultra mega. Mega opcje. Super opcje. Super mega opcje.